Jest 7:15, a to dobry moment, żeby do kogoś zadzwonić, kogoś obudzić i złożyć życzenia. I teraz na antenie mamy Bogdana. Witam cię, Bogdanie. Witam. Czy ja cię obudziłem, czy ty już jesteś dawno na nogach? Nie, że jestem dawno na nogach, w pracy. Aha, a w której zacząłeś? Oj, od 6:00. Od 6:00, czyli plus minus około 14:00 wyjdziesz już z pracy, tak? Teoretycznie tak. Teoretycznie. I praktycznie też. I praktycznie też. A po pracy planujesz jakoś świętować dzisiejszy dzień? No bo to nie jest zwykły dzień. No postanowiłem troszeczkę świętować. Fantastycznie. Bogdanie, jest ktoś, kto pamięta o twoich urodzinach i przekazuje ci życzenia 100 lat z okazji urodzin i wszystkiego najlepszego składa ci Ewa z rodziną. Dziękuję bardzo. A zdradzisz nam tajemnicę, kim jest Ewa? Ewa to siostra mojej żony. A proszę, no to bardzo ładnie pamiętała o twoich urodzinach. A powiedz mi, to są pierwsze życzenia dzisiaj, czy już dostałeś w pracy na przykład od kolegów i koleżanek? Pracy tak, już mi się dzisiaj zdarzyły z samego rana, także... To fantastycznie, wszyscy pamiętają. Radio Parada również pamięta i składa ci najserdeczniejsze życzenia i mamy nawet dla ciebie prezent. Będzie to podwójne zaproszenie do klubu muzycznego Pewex. O, dziękuję bardzo. Tak więc to będzie dobra okazja, żeby się wyszaleć w urodziny. To Bogdanie, skoro jesteś na antenie, to pozdrawiaj kogo chcesz. Ach, pozdrawiam chyba to wszystkich tych znajomych, którzy gdzieś mnie tam słuchają może i dowiedzieli się, że będę miał takie życzenia. Tak, przede wszystkim też moją małżonkę i moje dzieciaki kochane i siostrę żony również, Ewę, za te wspaniałe życzenia. Dziękuję bardzo. Fantastycznie. My ciebie również serdecznie pozdrawiamy. No i życzę udanego imprezowania dzisiaj urodzinowego. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Radio Parada 93 FM.